Cześć kochani, tu Agnieszka. Słuchajcie, jesteśmy w Stradivariusie, zaczynamy przegląd nowości z jesiennej kolekcji Stradivariusa, także bardzo serdecznie Was zapraszam, bo już przeszłam po sklepie, w drugiej przymierzalni już mam rzeczy przyszykowane do mierzenia i powiem Wam, że jest super, jest naprawdę super tak na pierwszy rzut oka. Zobaczymy, co będzie, jak zmierzę, ale generalnie jest dużo rzeczy, jest bardzo ciekawie, więc myślę, że Wam się może spodobać. Mi jak na razie się podobało i wprawiło mnie to w dobry nastrój. Jak zwykle dzisiaj będziemy mieć masakrycznie rąbiącą muzykę, ale nic na to niestety nie mogę poradzić. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jak się prezentuje ta kolekcja jesienna, właśnie Stradivariusa, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeśli film będzie się Wam podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie. I wchodzimy, słuchajcie, na pierwszy rzut. Tutaj na pierwszym planie mamy jakąś ramoneskę i takie szerokie spodnie zestawione. Ale oczywiście będziemy wszystko przeglądać. Idziemy na tą stronę dzisiaj. Tą zostawiam na drugą część. Zobaczymy też, ile czasu mi to wszystko zajmie, bo nie mam za dużo czasu na kręcenie dzisiaj. Takie torebki tutaj wiszą za koskóry za 110 zł, a tutaj mamy sukienki, takie krótkie mini z serduszkowym dekoltem za koskóry, fajne, słodkie, za 130 zł. Dalej jeansy, jakieś jeansy w stylu cargo, popatrzcie, z takimi kieszonkami, z takimi przeszyciami, kwadratowe kieszenie z tyłu i takie przyrzucone, jakby przybrudzone, za 125. Tu z kolei jakaś bluza Paris za 90 zł, taka beżowa. I tutaj mamy ekoskórzane spodnie z szeroką nogawką. Nie wiem, czy dosięgnę metkę w ten sposób. Dosięgnę za 125 zł. Widzicie tutaj takie cięższe buty też na manekinie, a tu z kolei koszula bardzo leciutka, taka krótsza. Zaraz zobaczymy, z kołnierzykiem, takie rękawki, guziczki takie zwykłe, białe, perłowe, za 85-90. Tu kolejna bluza, więc to będzie to samo. I tu jeszcze jakieś takie torebki bardzo w stylu lat 90. za 100 zł. Takie malutkie, brązowe i widzę, że czarne. Dalej mamy shorty, bermudy jeansowe, znowu tak przyrzucone, przypomarańczowione właściwie, nawet za 125 zł. Tutaj jakaś koszula z długim rękawem, taka imitująca denim, i mamy perłowe guziczki. Jeśli chodzi o cenę, to jest to 110 zł. No tam wiecie, jak mówię 109, to wiadomo, że tam 90 czy 99. Tu jeszcze mamy straight fit spodnie, takie z normalnymi kieszonkami, szersze, i cena to jest 129 zł. Dalej znowu jakaś bluza i shorty z eko skóry. Takie po prostu shorty jak sportowe, tylko że eko skórzane za 100 zł. Skóra miękka, bardzo przyjemna. Tu natomiast, czekajcie, spojrzymy na manekina. Takie, taka kurtka jeszcze jest. A tu mamy swetry. Jakoś tak dużo sznurków. O, popatrzcie, cały tył jest sznurowany. To są takie crop swetry, krótkie, za sznurowaniem na plecach za 100 zł. I z takimi, widzę, ażurowymi tutaj elementami, z reglanowymi rękawami. Muszę głośniej mówić, bo widzę, że muzyka zaczyna nawalać już. I teraz tak, tutaj trencze. Wyciągnę jeden. Taki dwurzędowy trencz w jasnym beżu. Mamy rękawki. Widzę, że tu powinna być chyba na tych rękawach... Aha, one są podwijane jeszcze, widzicie? Wydawało mi się, że powinny być jeszcze paski na rękawach. Spojrzę tutaj na inne sztuki. Tak jakby pierwszy wisi inny. Aha, to jest co innego, słuchajcie. Jakiś taki pojedynczy, water resist, za 230 zł. A z tyłu są inne. Te są, aha, czy mi się uda jakikolwiek wyciągnąć. Też dwurzędowe, ale takie bardziej mięciutkie, z podwijanymi rękawami. Więc to są takie bardzo lekkie płaszczyki, za 199. I tutaj mamy jeszcze ciemniejszy beż i czerń. Zobaczmy w takim razie od początku, idźmy po prostu. Tutaj mamy... Jeansiory jakieś? Nie, spódnica jeansowa czarna z rozcięciem z przodu za 130, a nie, to są jakieś kurtki, pewnie wisi, za 129 zł. I dalej mamy, no właśnie, kurtki, ramoneski, przyjemna całkiem ekoskórka, fajny kolor, o ten jest taki taub, kurde, ile razy bym nie sprawdzała, ile razy byście mi nie mówiły, to nigdy nie wiem, jak to wymówić, taub czy taub, taub chyba. Za 139 zł. Tu mamy taki bardzo jasny, chłodny beż. Tutaj mamy właśnie taki, ja bym go nawet stone nazwała. Tu mamy brązową
i ona jest taka jakby lekko melanżowa, widzicie to? I tutaj mamy też czarną. Zobaczmy dalej. Tu mamy przecierane, przeskalowane ramoneski. To są w tym takim przecieranym stylu, widzicie? Vintage się to nazywa w tym wydaniu. Za 299 zł, a dalej wiszą spodnie cargo pewnie, tak. Cargo fit, takie z kieszeniami, ale nie bardzo szerokie nogawki. Raczej powiedziałabym, że takie proste, ale węższe. U góry zrobione w ten sposób. I tu mamy kwadratowe kieszonki też z tyłu. I cena to jest 139 zł. Tu mamy ciemniejsze, takie brązowe. Tu mamy ciemny szary i jeszcze czerń. Wiecie co? Nie wiem jak iść, bo ta muzyka mnie zabija po prostu. Jest masakrycznie głośno. Dobra, zobaczmy tutaj w takim razie, co tutaj jest. Idziemy tu, jakoś przeżyjemy. Będę się darła najwyżej do telefonu. Tutaj mamy takie siateczkowe bluzki z długim rękawem, z jakąś twarzą. Nie wiem, co to za twarz, nie znam się. Za 65,90. I do tego mamy nie czarne, tylko jeansowe w ciemnym denimie. Spodnie cargo z dużą ilością kieszeni. Z tyłu te kieszenie są jakie? Kwadratowe? Nie, takie jakby bardziej normalne. I 199 zł. Tutaj mamy koszule wierzchnie, ekoskórzane, też w tym stylu vintage, takie właśnie przecierane za 179 zł. Tu jest jeszcze taka koszula w brązie. Tu mamy też takie przecierane paski, jakbyście szukały, z taką klamrą srebrną. I jeżeli chodzi o paski, to jest 50 zł. Dalej mamy znowu siatkę i tym razem to jest sukienka. Widzę, że tam jest halka pod spodem też. Też taka siateczkowa właśnie w takich brązowych kolorach, w kolorach ziemi za 139. I tu jeszcze wisi płaszcz. Trench? Czy nie trench? Trench taki przecierany. To jest nice. Szerokie rękawy, więc będzie lekko przeskalowany, myślę, ten fason. I właśnie w takim przecieranym stylu za 349 zł. Więc cena taka, powiedziałabym, że umiarkowana. To jest w ogóle taki brązo-beż trochę. Tu mamy jeszcze raz ramoneski w tym stylu vintage, tylko że właśnie krótsze. I to są takie bardziej brązowe już. Za 229 zł. Za nimi natomiast wiszą jakieś dżinsy z szeroką nogawką i na przytarciu są takie pomarańczowe, rude. Zaraz zobaczymy, jaki to jest fason. Skater fit, tak się nazywają. Cena to jest 139. Coś tutaj jest w tym skater fit takiego skater? Aha, po prostu są mega, mega szerokie i takie baloniaste niemalże te nogawki. Czekajcie, muszę odwiesić. Zajrzyjmy na dół na buty. Co tu mamy? Tu mamy takie przecierane kozaki. Bardzo ładny fason. Taki klasik, powiedziałabym. Na niewielkim tutaj klocku. Brąz taki przecierany. Też ładnie wyglądają bardzo. Wysoka cholewka, sztywne. Myślę, że spoko całkiem. Za 229, aczkolwiek full syntetyczne. Tu za to mamy hita. Tu mamy kozaczki. No, ja bym powiedziała tak, że jakbym miała wybierać białe kozaczki i jeansowe kozaczki, co jest bardziej kiczowate, to jednak te jeansowe. Za 229 zł. A tu jeszcze mamy takie mokasyny, też w tym brązie przecieranym. Bardzo ładne te buty, zarówno te kozaki, jak i jak i te właśnie, które teraz Wam pokazuję, podobają mi się. Natomiast no, wiadomo, różnie to bywa z syntetykami. Dalej mamy w ubrania, teraz patrzymy. Dalej mamy takie sweterki ze skośnym zipem i z takim właśnie wywinięciem kołnierzykowym w brązie za 100 zł. Też to takie sprawia wrażenie trochę przecierane, vintage. I tu mamy jeansy Loose White Fit. Szerokie dżinsy z szeroką nogawką, też przecierane, bardzo miękki taki denim za 179 zł. Dalej wiszą trencze, kolejne, tym razem takie. Kolor wydaje mi się, że to jest ten sam, który był tam, ale te są takie bardziej, mam wrażenie, przeskalowane. Widzicie, ten rękaw jest taki lekko obniżony i jest naprawdę szeroki. Tutaj dwurzędowo zapinane, ten mi się bardziej podoba za 229 zł. Tutaj mamy to, co było na manekinie, wydaje mi się, ale tutaj jest jakiś sweter taki, który ma kaptur. Tak to przynajmniej wygląda, poczekajcie. Bo tutaj mamy zamek, tak, tu mamy zamek, to gdzieś to będzie na pewno jeszcze wisieć. Dobra, patrzmy dalej. Torebki, jeansy, takie tym razem całe przetarte i właśnie przypomarańczowione za 139 zł. A na dole mamy takie a la martensy, też właśnie w takim
vintage wydaniu i brązie. Nazywajmy to skrótowo vintage. Wiadomo, że to nie o to chodzi, może vintage zawsze, ale tak, łatwiej będzie. Tu znowu torebka w wykończeniu vintage również za 199 zł. Tutaj mamy elastyczne bluzki w brązie, takie z długim rękawem za 65,50, a za nimi wiszą spódnice chyba, tak, spódnice denimowe w jasnym dżinsie, takim niebieskim, z bardzo dużym rozcięciem z przodu. Popatrzcie, on jest, prawie jest do rozporka to rozcięcie. Za 149 zł. Tutaj jakieś takie bluzki też w stylu lat 2000, złączonych, tak jakby tutaj mamy niby jakąś taką bluzkę na szyję i do tego taką z długim rękawem. Tak jakby dwa top, bluzka na top, może tak, 65,90, a tu, tu mi się coś podoba, czekajcie, ściągnę tą bluzkę na chwilę i przewieszę. Och, ten płaszcz to mi się podoba, taki miękki, lejący też właśnie w tym wykończeniu. Vintage za 60 euro. Czy one gdzieś tam są z tyłu? Są. Rewelacja. To mi się bardzo podoba. Zobaczmy, jaka jest Polish cena. 300 zł. No to dość. Taki miękki, też cieniutki. Świetny. Bardzo fajny. Dobra, odwiesimy to tutaj. Tutaj znowu jakieś jeansiory. Balon chyba. Tak, balon fit. Tak, jeszcze z takim sznurkiem w talii. I cena to jest 139 zł. I jeszcze mamy kurteczki w tym samym stylu, tylko że z zipem z przodu, takie na dole wykończone, widzicie, ściągaczem, brązowe, z zamkiem tutaj. Zamki są fajne, bo są takie gunmetal kolor, nie jest to srebro, nie jest to złoto, tylko taki gunmetal. Za 279 zł, nie wyobrażam sobie nagrywać, słuchajcie, w przymierzalni dzisiaj przy takiej rypiącej muzyce, masakra. Tu mamy krótkie bluzy białe, zapinane. I cena to jest 85,90. Tu znowu te same torebki, które były w brązie. I jeszcze jeansowe spódnice takie. Lekko wystrzępione na dole. Właściwie nie lekko, tylko mocno wystrzępione. I też z rozcięciem trójkątnym tutaj z przodu. Za 149 zł. I jeansy też w tym brązie z taką szeroką nogawą. Podobają mi się. O, w tym brązie jakoś tak mi się to podoba. 139 zł. Skater fit znowu. Na dole te same buty. Jedziemy z kolejną ścianką. I tutaj mamy tak, marynarkę denimową. Taką niezbyt miękką, w sensie taką, no bardziej miękka niż taki gruby denim, ale no widzicie, jak to wygląda, tak wisząco, zwisająco za 199 zł i do tego jakby zestaw, tak, bo to jest ten sam denim, też z tego samego denimu takie miękkie spodnie i jeżeli chodzi o spodnie, to cena to jest 139 zł. Kieszenie są takie, no marynara taka też właśnie, to przecieranie, przybrudzenie. Tu kolejny, znowu skater. Czy co tu mamy? Jaki tu mamy loose white fit tym razem? Takie jeansy za 139 zł, też z szeroką nogawką. Tu złoty top, taki elastyczny, taki woda. Ja bym powiedziała, że efekt to jest taka woda, wygląda jak woda, nie? Tu mamy zamszowe marynarki z kolei. Ej, bardzo ładne te rzeczy, słuchajcie, w Stradivariusie. Ktoś mi tam pisał, że są świetne. 199 zł w tej kolekcji i żebym sobie zobaczyła. No i jak na razie już są rzeczy, które mi się podobają. Tu mamy fajną również sukienkę. Może nie na moją sylwetkę, ale fajna. Popatrzcie, taka bez ramionczek, bo ona będzie bez ramionczek. To jest tylko, żeby można było powiesić i z takimi przeszyciami denimowymi i tutaj z rozcięciem. No, myślę, że może pięknie wyglądać, jeżeli oczywiście lubicie takie klimaty. Widzę, że z tyłu jest zapinana na zamek. Jeżeli chodzi o cenę, denim dress tu jest napisane. Natomiast cena to jest 179 zł. No masakrycznie się drą te głośniki. Tragedia po prostu. No ale to ja zawsze narzekam w Stradivariusie i chyba każdy, kto tutaj pracuje, przychodzi i tak dalej. Nie wiem, muszą mieć jakiś ustalony poziom chyba decybeli, żeby rypać mózgi. Tutaj mam jakieś naszyjniczki. Tutaj z kolei taka koszula też a la 2000 bardzo, z takim trójkątnym dekoltem z kołnierzykiem. I jeżeli o nią chodzi, to cena to jest 100 zł. I jest zestawiona z fajną kurtką, też taką właśnie znowu przecieraną, przybrudzoną. Ramoneską? No ona jest taka trochę trenczowa. Tak, z tych trenczowych kurtek. Dwurzędowa, kołnierz. Też fajna. Zaraz zobaczymy, jaka jest cena. Dużo fajnych okryć wierzchnich. Stradivarius wraca do korzeni. 249. Stradivarius wraca do korzeni, bo u nich zawsze, pamiętam, lata temu były fajne okrycia wierzchnie. Tu znowu taka woda, tylko że tym razem złote body na cienkich ramionczkach i cena to jest 80 zł. Na dole mamy tutaj buty jeszcze takie z klamerką. No
oszaleję zaraz, słuchajcie, za 249 zł. Mam nadzieję, że przynajmniej będziecie mogły zobaczyć ten film, a nie będzie jakichś praw autorskich. Tu mamy taką sraczkowatą, nazwę to tak, w kolorze marynarkę też z ekoskóry za 229 zł. A dalej wiszą jeszcze takie koszule z jakimś sznurowaniem, właściwie takim paskiem jakby, tak. To pewnie jest do obwiązania w talii wszystko. Takie białe koszulki i cena to jest 100 zł. I idziemy dalej. Dalej o kożuszki, proszę. Jasny kożuszek ze sztucznego zamszu z takim misiaczkiem tutaj. I cena to jest 280 zł. Tu będę krzyczeć chyba. Tutaj plecaki, buty. Znowu ten sam sweterek, który był, tylko że w beżu z tym skośnym zamkiem. A za nim wiszą spodnie materiałowe z czarnym paskiem. Takie też szersze, ale nie za szerokie. Za 139 zł. I tutaj z tyłu nie ma żadnych, z tego co widzę, kieszeni. Zaraz to odwieszę, bo tam zaczęło spadać, tylko chcę trochę dalej odejść. Tutaj jeszcze jeden kożuszek, troszeczkę ciemniejszy, ale to jest ten sam fason. I tu mamy co? Jakieś takie, nie wiem co to jest. Dalej mamy siateczkowe bluzki marszczone po bokach, takie czarne. Czy one mają jakąś podszewkę? Nie, są dwie warstwy siatki za 65,90. I tutaj wiszą czarne, a tu na dole beżowe, jeszcze takie plisowane, krótkie spódnice. I jeżeli chodzi o cenę tutaj, to mamy tutaj 95,90, tu znowu te plecaki. Aha, i jeszcze jest ten kożuszek raz, tylko że w czerni. I jeszcze raz jest ten sweterek ze skośnym zamkiem, tylko że w takim graficie, a za nim wiszą jeszcze raz te same spodnie, które były przed chwilą w beżu, tylko że w czerni. Tu znowu jakieś buty takie a la martensy, trochę tak się może kojarzące, ale z zamkiem od wewnętrznej strony, żeby się wygodnie zakładały, za 179 zł. Tu widzicie torebki, różne buty, uciekajmy od muzyki bardzo głośnej. I tu mamy takie elastyczne sukienki z krótkim rękawem. Widzę, że jest brąz i czerń. To są takie, no, elastyczne, takie elastyczne, no nie wiem, jak to inaczej nazwać. O kurczę, tu jest piękny kolor trencha ze sztucznego zamszu. Za 249 zł. Miałam nie kupować żadnych okryć wierzchnich. Piękny kolor, ale mi się podoba. Taki jasny beż. Z tyłu natomiast, Boże, nie, nie dostanę się tam, sorry. I tutaj mamy jeszcze marynarki w taką kratkę. Takie miękkie, całkiem przyjemnie wyglądające. 179 zł. Za nimi dżinsy jakieś, dżinsowa spódnica, tylko że w ciemniejszym denimie. Też z takim rozcięciem trójkątnym z przodu i cena to tutaj 129 zł. Tutaj jeszcze widzę, jest powieszony taki zestawik. Jest krótka marynarka, jak widzicie, też w taką mini pepiteczkę. Za 139 zł. Do tego był zestawiony jakiś taki syntetyczny, elastyczny long sleeve, nazwijmy to, z kapturkiem, z tego co widzę. I jeżeli chodzi o cenę, to to jest 79,90. Zobaczmy ten kapturek. Tak, tu mamy kapturek. I do tego jeszcze na dole jest trapezowata spódniczka z paskiem, z takim rozcięciem z boku. I cena to tutaj, nie jestem w stanie jej zobaczyć, bo niestety jej tu nie ma, ale na dole są te spódniczki, więc możemy sobie zobaczyć. 115 zł. Tu jeszcze mamy takie buty w brązie, znowu przecieranym. I tutaj cena to będzie 199. Dobra, to teraz jedziemy, słuchajcie, tutaj z tą częścią nie przy ścianie. Różne dżinsy. Aż mi się odechciewa od tej muzyki za 129 zł. W sensie ona sama w sobie nie jest zła, tylko jest zarąbiście głośno. Straight white, tak się nazywa fason, czyli proste z szeroką nogawą i z tyłu kieszenie takie. No i tutaj mamy po prostu różne wariacje chyba kolorystyczne. Straight vintage, o, tutaj mamy na przykład straight vintage jeszcze. Coś podobnego chyba jak mam na sobie, tylko że ja mam krótsze. Mam crop za 125. Tutaj jakieś trzy kolory swetrów, takich ażurowych, jakby wiecie, prutych, o, w ten sposób. Takie krótsze, widzę, są te swetry. Całkiem przyjemne. Tu mamy taki neutralny beż za 125 zł. Jasny. I tutaj mamy brąz i czerń. Dalej, au, czekajcie, bo mi się włosy zaczepiają o kurtkę bardzo dzisiaj, ale to potem Wam pokażę dlaczego. Mamy takie elastyczne bluzki z dekoltem okrągłym, dużym, zmarszczeniami na dole. To jest taki podwójny, elastyczny materiał. Takie dwie warstwy, takie bardzo elastyczne.
No nie nosi się czegoś takiego. Dobrze wiem, bo nosiłam w liceum i pamiętam. Tu coś spadło, zaraz to podniosę. Marynarki, jak widzicie, takie czarne za 139 zł. A na dole mamy chyba aksamitne, no takie aksamitne balerinki tutaj z klamerką taką z cyrkoniami. Zaraz zobaczymy cenę tych butów. 115 zł. Tutaj widzę, że mamy takie... A coś, aha, bo pani tam przy manekinie coś robi. Tu mamy takie buty, ale leciuteńkie, na takiej grubej podeszwie, a tu jest taka elastyczna skarpeta, taka jakby z neoprenu trochę, za 179 zł. No to jedźmy teraz dalej w takim razie. Tu jakieś mini torebki denimowe, takie, a takie o, takie nic. I tutaj mamy jeszcze, widzę, dwa kolory takiej kurtki z włączonych materiałów. Ona jest tutaj przepikowana na tułowiu i mamy swetrowe rękawy do tego i lekka stójka taka tutaj. No takie coś. I tu mamy jeszcze, jak widzicie, w jasnym beżu. Dalej zobaczmy te obrotowce tak zwane. Tutaj widzę, że jakieś siatki takie czarne, marszczone z boku. Tu są różne wersje kolorystyczne, to Wam tak szybciutko pokażę, za 50 zł. Tu mamy jeszcze wersja węża, tu mamy szarą, tu mamy panterę, brąz i jeszcze taką, tylko że tutaj ta panterka jest tak jakby aksamitna na wierzchu. Dalej puchówki, paferki w takim bardzo chłodnym beżu, albo nawet powiedziałabym, że to taki szary niemalże beż, bardzo jasny. Takie paferki krótsze. Mamy je też w brązie i to jest zupełnie inny materiał. Ten jest taki sztywniejszy, gładszy, ale widzicie, jakby ma więcej faktury i też takie właśnie przeplamienia. Taki melanż, no nazwijmy to melanżem. Tu mamy jeszcze w czerni. Dalej wisi co? Dalej wiszą koszule wierzchnie denimowe i tu widzę, że też mamy kilka kolorów. Muszę się tu przepchnąć. Mamy kilka kolorów. Pokażę Wam może na tym. O, coś takiego z ogromnymi kieszeniami. Takie widać duże, przeskalowane. Ta akurat była przecierana znowu na żółto za 139. Tu mamy taki niebieski jeans. Mamy też szary, mamy czarny, a dalej spódnice pewnie. Tak, spódnice z rozcięciem z przodu. O, ta jest wyciągnięta, to łatwiej mi będzie pokazać. Znowu z takim dużym rozcięciem z przodu. Midi skirt jest napisane, więc one są mini za 129 zł. Tu mamy jasny jeans, właśnie taki klasyk jeans, ciemniejszy, przecierany na pomarańczowo i szary. A za tymi wszystkimi rzeczami w tej części mamy golfy. Takie dzianinowe. Takie przylegające, wydaje mi się. Zwykłe dzianinkowe za 65,90 w jasnym, szarym, ciemnym, czarnym. Tutaj znowu taki bardzo jasny beż i złamana biel. Tutaj locow paski, które zawsze są i ja nie wiem, czy one się w ogóle zmieniają, czy są nowe, czy wiszą od lat te same, bo no, na pewno tych przecieranych nie było, ale tak jakby zawsze tylko je tak pokazuję raz, dwa i idziemy dalej. Tu ktoś rzucił koszulę, jakaś świnia, że tak to ujmę, rzuciła koszulę, bo jej się znudziła. Tu mamy różne rurki, z tego co widzę. Więc tylko tak przejadę Wam pokażę, bo nie, to nie ma sensu każdej z tych par pokazywać. Różne mają wykończenia i tak dalej, to na stronie sobie musicie sprawdzić. Wiem, że tutaj może powinnam dokładniej, ale chcę, żebyście, wiecie, zobaczyły kolory po prostu, co jest. Może się Wam z kolorów coś rzuci i jakieś wykończenia. I tutaj na dole mamy różne koszulki, jakieś w paski i białe, ale myślę, że to jest taki basic po prostu. Za jakieś pewnie 30 zł. Tak, taka zwykła biała, okrągły dekolcik. Taka za 29, no za 30 właśnie złotych. Tu mamy w paski takie, takie i takie. Dalej jakieś pojedyncze buty, ale nie wiem, o co chodzi. Tu jeszcze mamy, tak, no tu mamy dużo tych koszulek po prostu. Patrzcie, a tu mamy denisowe, takie denisowe, Boże. Dobrze, że co innego jeszcze nie powiedziałam. Denimowe tenisówki. Takie Color Block z różnych kolorów jeansu za 129 zł. Natomiast z drugiej strony, a no, coś tu jeszcze jest z boku. O, mamy takie spodnie na przykład, troszkę szersze, prążkowane, elastyczne. Zapisane tutaj jako swetry za 100 zł. Tak, i tu są takie sety, bo do tego jeszcze jest taki obcisły, zapinany sweterek z kapturkiem. Tu mamy akurat w czerni, ale widzę, że są też inne kolory, czyli takie seciki za 100. Tu mamy też brąz, jak widzicie, jasno-szary i beż. Tu znowu jeansy, to nie będę się w nie zagłębiać.
A na dole na przykład tutaj kilka kolorów swetra, ale to też jest taki prążkowany, przylegający sweterek, nie za długi, taki basic za 75,90. Czekajcie, bo muszę to odłożyć ładnie. Na dole natomiast mamy takie same buty chyba, albo bardzo podobne do tych, co były z denimu, tylko że w różu takie. I tutaj cena to jest 129 zł. Tam mamy jeszcze wersję czarną. Tu jakieś znowu koszulki różne, takie basicowe. Może nie będę w to wchodzić, pójdziemy sobie dalej, bo tam na pewno jest jeszcze sporo ciekawszych rzeczy. Tu na przykład mamy koszulę. Ta akurat jest brudna pierwsza. Bluzki właściwie, nie koszulę. Z takim dużym trójkątnym dekoltem, z taką zakładką i z kołnierzykiem. I jak widzicie, mamy tutaj różne wersje kolorystyczne. A nie wiem, czy pokazałam cenę. Koniec końców 75,90. Tu kamizelki. Takie, z paskiem. Takie, wiecie, jakby uciąć rękawy żakietowi bądź marynarce za 139 zł. Tu mamy jeszcze szary, ciemnoszary, taki grafit w biały prążek, taki srebrny prążek, coś takiego. I jeszcze czerń. Dalej wiszą spodnie, szerokie spodnie z prostą nogawką, takie na guzik w pasie za 109 zł. Jak one wyglądają? Tu nie mają żadnych kieszeni, tu mamy różne inne wersje kolorystyczne. Na przykład też mamy prążek. Czy to jest to samo? Tak, to samo, widzicie. Tu tak jest właśnie w prążek, w czerni. No taki, powiedziałabym, że basic. A tu coś się błyszczy i moja sorocza dusza mnie przyciąga. Tu mamy takie siatki, tylko że z aplikacjami, takimi a la czarne cyrkonie. Nie wiem, czy to zobaczycie. O, takie. I jeśli chodzi o cenę, to jest to 99 stówa. I tu mamy jeszcze szare z takimi gunmetal właśnie, takimi dżecikami. Tu mamy żakiety wiązane w talii, w pasie, w trzech różnych kolorach. Może wyciągnę jedną. O tak, widzicie, tu jest pasek. I jeżeli chodzi o cenę, to jest to 179 zł. Nie widzę spodni do tego tak idealnie dopasowanych, bo tu są jakieś spodnie w kant jeszcze, takie zwykłe, gołe, bez kieszeni, za stówę. I też jest prążek znowu i też jest czerń, ale nie ma na przykład takich pudrowo-różowych, więc nie wiem, o co chodzi. Tu znowu jakieś jeansiory i jeżeli chodzi o nie, to zobaczmy, jaki to jest fason. Mam fity, czyli jeansy mam. Kilka różnych wersji kolorystycznych. Na przykład taki marmurkowy czarny za 100 zł. Tu są z kolei bluzy. Też widzę, że jest kilka kolorów. Jest czerń, błękit, róż, taka sprana zieleń, melanżowy, szary i brąz. I jeżeli chodzi o te bluzy, to jakie one są? To są krótsze bluzy, ale o takim basic fasonie raczej powiedziałabym. Zobaczmy. Cropped fit, tak, czyli krótsze za 65,90. Tu mamy jeszcze koszulę tego typu z guziczkami znowu perłowymi, bardzo 90'sowe, takie też imitujące jeans właśnie, szary, taki trochę ciemniejszy i tam taki. To jest to, co było na początku, albo coś bardzo podobnego za 109 zł. Tutaj no, błyszczące napisy jakieś, Chicago, Merlows, Manhattan. I tutaj mamy jeszcze takie koszulki, topy z bardzo drobnym prążkiem. Jak widzicie, o, bardzo drobny prążek z takimi jakby ściętymi rękawkami. Jeśli chodzi o cenę, to jest to 30 zł. Mamy tutaj taki brąz, który ja bardzo lubię, bardzo dobrze się czuję w tym kolorze. Tu mamy jeszcze paski, tutaj taki ciemniejszy szary i czerń. I tu jeszcze są jakieś, aha, tu też są te krótkie marynarki, tylko że w czerni i właśnie w takiej szarości. Tutaj widzę jeszcze buty, dwie wysokości kowbojek, tak? Te są trochę krótsze, o, a tu mamy dłuższe, takie z tłoczonymi wzorami, wyszywanymi właściwie. I jeśli chodzi o nie, to zaraz zobaczymy, czy mi się uda znaleźć tutaj jakąś metkę. Dobra, jeżeli chodzi o te krótsze, 249 zł, a jeżeli chodzi o dłuższe, cena też taka, 249 zł. I jeszcze mają z przodu i jedne, i drugie właśnie takie wyszycia tutaj. O, w ten sposób. Czy wam tak na szybko pokażę jakieś plecaki, torby. Takie, tu jest materiałowy akurat plecak za 125 zł. Taki, tu mamy shoppery też. To na stronie łatwo wam będzie znaleźć. Tu akurat z miękkiej jako skóry jeszcze taki plecak.
takie, kurczę, psiknęłam się dzisiaj, słuchajcie, Barbary London i cały czas czuję ten zapach, to jest totalnie nie mój zapach, męczyć mnie zaczął. Tu jeszcze mamy takie torby. I jestem już w przymierzalni, tu jak zwykle też światło nie jest zbyt piękne, muzyka jest głośna, ale myślę, że damy radę. Może warto tym razem, jak tak patrzę na to, co wziąłam do przymierzenia. Z 10 rzeczy 8 to są okrycia wierzchnie. Sorry, ale mi się naprawdę bardzo dużo rzeczy podobało, bardzo wielu rzeczy byłam ciekawa z tych okryć wierzchnich, więc no głównie to dzisiaj będziemy mierzyć, ale nic straconego, druga połowa sklepu. Co prawda tam też są okrycia wierzchnie, ale też zapowiada się fajnie i ciekawie, jak tak przeszłam, bo robiłam sobie przerwę między nagrywaniem w sklepie, a teraz mierzeniem, więc myślę, że może być fajnie. A teraz bierzmy się już za to, co tutaj dzisiaj mam. I teraz tak, jeszcze tak jak zawsze powiem Wam, co mam na sobie ubrane. Kurtka z wyprzedaży zimowej z Zary, ramoneska z tymi cyrkoniami. Jak mi się to podoba. Ja się nie mogłam doczekać, żeby ją założyć teraz, jak się zrobi trochę chłodniej. A dzisiaj jest 18 stopni, pada deszcz, więc idealny moment. Strasznie fajna jest, super się w niej czuję. Tylko wiecie co? Ma jedną wadę tragiczną, zaraz Wam pokażę. To, co mówiłam chodząc po sklepie, że mi kurtka zaczepia włosy. Popatrzcie, co ona mi zrobiła z moim warkoczem. Bo te dżety z cyrkoniami, one tak jakby włosy się o to cały czas zaczepiają, więc najlepiej chodzić w niej tak, albo w upiętych włosach po prostu. Pod spodem mam taki basicowy czarny sweterek z Mango, który kupiłam na wiosnę. I do tego jeansy z Zary, jakiś fason The Dread Flare chyba one się nazywają. Taki krótszy, wystrzępiony na dole, prosta nogawka, taka straight tak naprawdę. I do tego buty Zaxi, które mają nie wiem już ile lat, ale uwielbiam je. Są wygodne i są idealne na dzisiejszą pogodę, bo są z tworzywa po prostu, bardzo wygodne. One są przemięciutkie, przecudowne i no, nieprzemakalne. W sensie jak przemokną, to się wyciera i gotowe, nie? I jeszcze mam torebkę, worek Carla z serii Signature, także to jest mój, że tak powiem, look na dziś. Dlaczego mam warkocz? Dlatego, że w ogóle nie zdążyłam dzisiaj umyć głowy, bo Miłosz z rana miał jakiś problem i zajął mi łazienkę i nie zdążyłam po prostu włosów umyć przed ogarnianiem, a miałam dzisiaj trochę ogarniania, słuchajcie, bo razem młodego do szkoły, to wiadomo, i musiałam zawieźć Maćka. Teraz trzymajcie kciuki, bo Maciek dzisiaj ma czyszczenie ząbków z kamienia i prawdopodobnie wyrywanie dużej części tych zębów, bo są w tragicznym stanie. To jest 13-letni kot, który no nigdy nie widział, chyba tam nikt mu nigdy nie zaglądał za bardzo do pyszczka i no on cierpiał, po prostu był teraz cały czas na przeciwbólowych. Więc trzymajcie kciuki, bo ma dzisiaj zabieg, dopiero po południu go będę odbierać, cały dzień spędzi w lecznicy praktycznie, w szpitaliku, także trzymajcie kciuki, żeby to się wszystko powiodło, bo wiecie, to jest stary kot, nie wiadomo tak naprawdę, jak to się skończy, nie? Różnie może zareagować na usypianie i tak dalej, na tą pełną, że tak powiem, pełne znieczulenie, o, także troszkę się martwię, troszkę się stresuję, ale damy radę. Dobra, więc tak się, że tak powiem, rzeczy prezentują wszystkie mentalne moje i wizualne, a teraz mierzymy. Zaczniemy, słuchajcie, zaczynamy od tego trencha vintage, takiego mam nadzieję przeskalowanego, lekko przecieranego. Bardzo mi się to podoba. Pokażę Wam może metki od razu na początek. Jeszcze raz Wam i sobie, żebym mogła zrobić linki, bo jak zawsze linki do rzeczy, które mierzę, będziecie mieć w opisie. Wzięłam go w rozmiarze L i tu mamy kod i link będziecie mieć. Cena to jest 349 zł. No i wiadomo, że jest to poliester z poliuretanem, no i podszewka też poliester, także zakładam. Najpierw go sobie obejrzymy go sobie w ten sposób najpierw, jak jest rozpięty, jak wygląda. Całkiem spoko i ta L-ka jest dosyć spora i widzę, że możliwe, że mógłby być mniejszy na mnie. Czekajcie, odsunę się troszeczkę, że może mógłby być mniejszy na mnie, ale i tak popatrzcie, przód się nie domyka, więc to dobrze w miarę wygląda. Jedyne co, no to ten pasek wiadomo też jest z ekoskóry, jest sztywny, więc tak troszkę dziwnie, myślę, że to widzicie, odstaje, ale ja tego typu paski po prostu wiążę, ścianę Wam pokazuję, brawo ja, wiążę z tyłu i wtedy tak nie odstają. Mamy tutaj zapięcie dwurzędowe, są dwa rzędy po dwa guziki. Długość dla mnie jest do połowy łydki, albo troszkę za połowę łydki z tego, co widzę. Kolor jest bardzo fajny, ładne klapki tutaj, tutaj na rękawach mamy, jak widzicie, jeszcze takie zapięcia, więc dużo się dzieje. Szkoda, że nie ma tutaj jeszcze takich właśnie guziczków i takich tych pagoników.
Nie ma też karczka, więc on jest taki gładszy troszeczkę. Jakoś tak do niczego trzymam ten telefon. Mamy rozcięcie z tyłu. Generalnie jest spoko. Natomiast nie do końca się sobie podobam, jak tak wyglądam. Za mało się na nim dla mnie dzieje. Tu mogłaby być jeszcze klapka. Te kieszenie są takie z boku, więc mało się dzieje. Jest taki za bardzo gładki. Ja lubię, jak się po prostu dzieje na tego typu ubraniach, bo one wtedy ciekawie wyglądają, czy rozpięte, czy zapięte. Tutaj, jeżeli chodzi o rozpiętą wersję, jest akceptowalna, ale teraz go zapnę, zwiążę pasek i zobaczymy, jak się będzie układał właśnie tak zapięty. No, bardzo ładnie wygląda, natomiast nie idealnie jak dla mnie. Ładnie się tutaj taliuje, jest fajny trapezowaty na dole, więc to jest to, czego ja szukam w tego typu okryciach wierzchni, żeby one mi jednak tą sylwetkę bardziej wcinały tutaj w talii i poszerzały troszkę w biodrach. Wygląda elegancko, tak nie spodziewałam się, że on będzie taki właśnie wizualnie elegancki. Może przez to, że dużo się na nim nie dzieje, to jest taki bardziej klasyczny ten fason. Z tyłu, na ile jestem w stanie Wam pokazać, to Wam pokażę, ale bardziej widzicie, widzę mój palec niż sam płaszcz, tak? No nie mamy tutaj luster z tyłu, więc nie jestem w stanie Wam dokładnie pokazać. Pewnie rękawy można by też podwinąć, bo one są dosyć luźne. Tutaj zastanawiam się, czy to jest lekko obniżona linia ramion, czy on po prostu jest za duży. Ale wydaje mi się, że właśnie w mniejszym rozmiarze byłby dobry, tylko by wyglądał jeszcze bardziej tak tailored, taki, wiecie, jeszcze bardziej elegancki, jeszcze bardziej taki klasyczny. Także bardzo fajny płaszcz. Nie jest to płaszcz. Myślałam, że to będzie taki, wiecie, dzisiaj w ogóle wszystkie rzeczy, które wzięłam, to mam wrażenie, że miałam wrażenie, już teraz nie mam, bo płaszcz zmierzyłam, to miałam wrażenie, że to będą takie rzeczy, wiecie, że ja wszystkie chcę. Ale założyłam ten płaszcz, jest świetny, ale to nie jest do końca to, czego szukam, więc go nie chcę. Lżej dla mojego portfela. W sensie nie lżej właśnie, lepiej. Jest jeszcze tutaj w przymierzalni, pokażę Wam tak detalicznie, takie detalki jego. No, fajny płaszczek. Fajny. Podoba mi się ogólnie, ale ja wolę właśnie te większe jednak fasony. I teraz pora na trenczową kurtkę denimową. Tak pomyślałam, że też ją zmierzymy. Ona jest, widzę, tutaj jakoś tak związana i dziwnie troszkę się układa. Coś gdzieś tam wlazło, nie tak jak należy. O, teraz chyba będzie w miarę okej. No tak była, więc tak ją na razie zostawiłam. Ją by można pewnie przytaliować też, także może spróbujemy. I kolejna rzecz i znowu nie mam czegoś takiego, że aha, zmiotło mnie, take my money. Na szczęście, ja się cieszę na przykład, ale ogólnie jest fajna. Myślałam, że ona będzie trochę krótsza. Kojarzyła mi się tak na pierwszy rzut, sorry, tak zaglądam, czy tam ktoś mi do przymierzalni tej, w której mam rzeczy, nie wchodzi. Tak na pierwszy rzut skojarzyła mi się, że to pewnie będzie taka krótka, jak te Zary, które były na wiosennej kolekcji i teraz też są w jesiennej, ale ona, widzicie, jest dłuższa, więc co kto lubi. Tamte były minimalnie za krótkie, a ta, no właśnie, jest dla osób, które jednak wolą troszeczkę tam więcej zasłonić. Z tyłu, widzę, mamy w ogóle karczek, więc to się może całkiem niegłupio układać, jak się zwiąże ten pasek. No właśnie, to jest taka kurtka ucięta z trencza. Mamy szylkretowe guziki, też całkiem ładnie tutaj dopasowane nawet pod kolor. Takie, wiecie, nie rzucające się w oczy. Tutaj mamy klamerkę na rękawie też. Rękawy są reglanowe, więc one nie poszerzają ramion. Ten denim jest taki, ja wiem, to jest taki typowy denim bez żadnej elastyczności, ale nie jest taki hiper gruby, sztywny, nieprzyjemny. Jest bardzo miękki, bardzo fajny taki, jak mam to na sobie. No i mamy tutaj właśnie te przecierania. To jest taki marmurek, możemy nawet powiedzieć, taka marmurowa jest ta kurtka i właśnie takie przyrzucona. To jest taki efekt postarzenia troszeczkę. Więc spoko, podoba mi się tak ogólnie wizualnie. Zapnę ją i zobaczymy, spróbujemy to związać. Ciekawe, jaki da efekt. Daje to taki efekt, który mojej sylwetce absolutnie nie pasuje, widzicie, nie? Bo jednak tu jest trochę więcej tego materiału i niby się staliowało, ale od tego wychodzą wąskie bioderka. Bardzo źle to na mnie wygląda związane w ten sposób. Natomiast to może fajnie wyglądać na gruszkach czy na sylwetkach ogólnie, które mają szersze biodra, węższą górę i chcą sobie do tej góry troszeczkę tak jakby dodać, żeby wyrównać biodra. To będzie wyglądało, wydaje mi się, bardzo fajnie. Także nie na mnie, że tak powiem. W ten sposób jest po prostu nie na mnie, ale ogólnie sama kurtka też jest fajna. No właśnie, to jest takie druga rzecz i muszę Wam powiedzieć, że one są świetne, te ubrania, tylko po prostu nie jest to idealnie dla mnie. Ani ta pierwsza, ten pierwszy płaszcz, ani ta teraz druga kurtka. Może to wynika z tego, że ja mam okryć wierzchni kilkadziesiąt i też jestem tak, wiecie, musi mnie coś chwycić, żebym to chciała. A tu są bardzo fajne rzeczy,
widać, że jakość też jest świetna. Taka no fajna po prostu, bardzo dobra, jak na sieciówki, natomiast no, nie powalają mnie. I wiecie co, akurat wzięłam sztukę bez metki i nie pamiętam już ceny, ale tutaj sobie kodzik sprawdzimy i będziecie mieć po prostu link w opisie. Tutaj jest kod, któryś z tych na dole, tutaj ta, o tutaj, tutaj, więc będę mogła Wam podlinkować. Natomiast jeżeli chodzi o skład, no to mamy tutaj 100% bawełny. Fajny ten materiał, podoba mi się. Ciekawe to jest, ciekawie to wygląda, ale też zastanawiam się, jak to będzie na przykład z praniem czegoś takiego, bo to wygląda jakby już było zafarbowane, nie? Czy na przykład ten kolor z wierzchu, ta taka mgiełka koloru nie puści? I ten trench, no ja go musiałam wziąć do zmierzenia, ale on jest duży, kurczę, taki duży. Nie wiem, czy ja wzięłam L-kę czy M-kę. Nie wiem też, no może nie jest przeskalowany, ale taki... Jest obszerny, dość się domyka, widzicie tutaj z przodu, więc nawet może powiedziałabym, że lepszy by był mniejszy rozmiar. I teraz tak, mamy tutaj znowu reglanowe rękawy, więc zwężają nam ramiona całkiem nieźle, ale jeszcze mamy tutaj właśnie to, takie wykończenie. Bardzo mi się podoba kolor, świetnie się czuję w takim kolorze i czuję się w tym płaszczu komfortowo. Mam tego typu płaszcz, tylko w takim ekry jasnym z H&M'a sprzed tam 3-4 sezonów pewnie, może więcej, nie wiem, już nawet nie pamiętam. Miałam też taki ciemnobrązowy, taki rudobrązowy, którego się pozbyłam i teraz trochę żałuję, ale to są, a no i mam jeszcze czarny, ale to są świetne płaszcze, bo one są bardzo takie wygodne do noszenia, dużo wygodniejsze niż takie zwykłe trencze z trenczowego materiału. One są miękkie, wygodne, więc jestem bardzo na tak tutaj. Mamy rękaw też wykończony znowu z zapięciem takim na guzik, kieszenie boczne i widzicie, tu jest klapka, więc tu się więcej dzieje. Z tyłu znowu widzę, że karczku nie mamy, a szkoda, jest rozcięcie na dole. No kolor mnie tutaj powala, bo gdyby to był czarny, to bym nie zwróciła uwagi. Ale to jest kolor, który ja bardzo lubię, w którym się dobrze czuję, taki właśnie chłodny, beż, no fajny. Dwurzędowo znowu zapinany, podobnie jak ten pierwszy płaszcz, też na dwa guziki tylko. Mogłoby być więcej, to by było tak właśnie, jeszcze więcej coś by się działo. Teraz go zapnę, zawiążę i zobaczymy, jak wtedy będzie wyglądał. Bardzo w porządku, tylko że ja tego płaszcza tego typu noszę jednak rozpięte, dlatego wolę, żeby był troszkę, może nie za mały rozmiar, ale żeby były troszkę mniej zamykające się z przodu i tak sobie luźno noszę. Nie, tak to raczej rzadko zawiązuję, ale też wygląda ok. Natomiast ze względu na to, że ten materiał jest dosyć miękki, to on się tutaj tak, no nie wiem, szeroko troszkę w talii wygląda, ale mamy tutaj też tę klapkę, która tak naprawdę to przymaskowuje w tym momencie, widzicie? Ale ona też jakby nie było poszerza, ale przymaskowuje tą szerokość paska, bo ten pasek troszkę tak dziwnie wygląda i troszkę mi brakuje tutaj jednak jednego rzędu jeszcze tych guzików, żeby się trochę więcej działo, ale ogólnie to jest płaszcz, który bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Nie jest znowu taki 100% idealny, ale tak 99,9, więc myślę, nawet jeżeli mi wystarczy czasu, zobaczymy, to może przymierzę sobie jeszcze sama już mniejszy rozmiar i wtedy się będę zastanawiać. I tak wygląda jeszcze raz rozpięty. No ciekawa jestem, co sądzicie. Długość tutaj jest przed połowę łydki, jest troszkę krótszy niż ten pierwszy, który mierzyłam. No ja uwielbiam właśnie tak chodzić, o w ten sposób, takie rozpięte, mieć tego typu płaszcze związane tutaj z tyłu i to jest dla mnie hiper, hiper wygodne, także on jest zdecydowanie na mojej wishliście, być może się na niego skuszę, ale nie wiem, w sumie nie, zrobię tak, nie będę go kupować od razu, nawet jakby mi się bardzo podobał, tylko poczekam na Waszą opinię, Wy mi ją dacie, a ja jutro będę tutaj kręcić drugą część, no i wtedy może ewentualnie się zdecyduję, także piszcie koniecznie, co sądzicie. Koniecznie. To jest fajny taki zamsz sztuczny, miękki, niezbyt jakoś połyskliwy, także spoko. Okej, słuchajcie, i metka, jeżeli chodzi o ten płaszcz, 249 zł i tu w składzie mamy poliester, elastan, podszewka 100% poliester i miałam tutaj M-kę, aż się zdziwiłam, bo ona naprawdę jest taka... Znaczy, no ona jest dobra tak naprawdę, tylko że ja wolę trochę inaczej, wiecie o co chodzi. A w ogóle przed sekundą odebrałam telefon od doktora, który tam ma na zabiegu Maćka. Słuchajcie, wszystkich zębów prawie trzeba się będzie pozbyć. Powiedział, że no ewentualnie zostawi jeszcze siekacze, czy tam kły i tak dalej, a tak to wszystko z paszczy mu wyrwą. Także będzie bida po prostu przez najbliższe dni. No, także taki update. Teraz dla odmiany, słuchajcie, spodnie wzięłam do zmierzenia, te brązowe, takie szerokie właśnie z tymi przetarciami vintage. Ogólnie wyglądają nie głupio, spójrzcie.
fajnie to wygląda, podobają mi się. Nawet do takich butów z czubem jakoś o dziwo mi pasują. Tak wyglądają z boku. Spróbuję Wam teraz, na ile mogę pokazać tył. Takie są, więc nie wiem jak leżą, trochę w pupę wchodzą. Ale właśnie, to jest ta kwestia, którą chciałam poruszyć przy nich. To są tak zwane pipkodotykacze. Czyli ta część dla mnie jest po prostu za krótka. Wzięłam je w rozmiarze 38 i może to jest ta kwestia. Może one powinny być, wiecie, niżej troszeczkę, nie w talii. Bo ta część, ten stan tak naprawdę jest dosyć krótki. Ja jednakże wolę właśnie takie z wyższym stanem. Natomiast rozmiarowo są to, co ciekawe, tutaj w pasie i tak dalej dobre, tylko właśnie to jest troszeczkę krótkie jak dla mnie, więc nie mogłabym w nich chodzić, bo by mi nie trafiło, no chyba, że one by się ewentualnie rozciągnęły. Ale ogólnie podobają mi się. Nie wiem czemu, podobają mi się. Fajnie wyglądają właśnie w takim prostym zestawieniu do zwykłego, prostego, czarnego sweterka tak trochę włożonego. Fajnie to wygląda. Jestem na tak. Jestem na tak, tylko że znowu też nie dla mnie za bardzo. Patrzę, czy mi ktoś tam znowu nie włazi. Znaczy znowu, nikt mi nie wlazł, ale długość przy 1,70 m jest taka, więc też jest idealna moim zdaniem. Taka właśnie na jesień, bo nie będzie się siudać to wszystko po ziemi. No wyglądają zacnie, naprawdę zacnie. Tylko że wiem, że jakbym wzięła po prostu 40, to one by były luźniejsze dużo i tu już by się wszystko zaginało, no bo ja mam wąskie biodra, a w talii mam szeroko, więc jak będę miała szerzej tu, to tutaj może się nie układać ładnie. Ale generalnie spodnie warte zainteresowania. Przyjemne, miękkie i oprócz tej części w kroku, która mi nie pasuje, to są takie niewyczuwalne. W sensie nie dają żadnego dyskomfortu, że są sztywne, że są jakieś szorstkie. Bardzo ciekawe spodnie. Także jestem na tak, tylko że nie dla mnie. Znowu, sorry. Postanowiłam do tych spodni jeszcze zmierzyć ramoneskę. Wzięłam sobie chyba, nie wiem, w każdym razie jest mała, jest ciasna po prostu, więc nie wiem, czy wzięłam M-kę, czy to jest aż tak mała rozmiarówka, że L-ka jest taka mała. To jest ta z pierwszego jakby tam wieszaka, taka beżowa, chłodno-beżowa. Ona wygląda troszeczkę tak plastikowo, nie do końca. W sensie ona jest okej, ale nie rypie muzyka i coraz gorzej mi się skupić, bo coraz głośniej mam wrażenie jest muzyka. Jest taka derma trochę za bardzo jak dla mnie. Kolor jest fajny, kolor mi się podoba i w ogóle podoba mi się to zestawienie ogólnie tych spodni z tą kurtką. Mamy tutaj wykończenia w srebrze, jeżeli chodzi o zamki, no i jest pasek, który troszeczkę tłucze się i on jest nieusuwalny z tego co widzę. Widzicie, bo on jest tylko dotąd. Z tyłu już go nie mamy. Tak to wygląda, więc nie mam pojęcia jak, wy zobaczycie prędzej. Także tak średnio, szczerze, no już pomijając to, że ona jest na mnie za mała. Tu mamy jeszcze u góry wykończenia w ten sposób. Czy są jakieś zamki? Rękawy są ogólnie same w sobie dosyć wąskie. Ja mam taki cienki, dzianinowy sweterek, więc jeszcze to ujdzie, ale jakbym miała sweter pod to jakiś założyć troszeczkę grubszy, to już po prostu rękawy byłyby za wąskie. Także uczulam Was, że ta kurtka ma ogólnie wąskie rękawy. Nie o to chodzi, że one są na mnie za wąskie w tym momencie, tylko ogólnie są wąskie w porównaniu do innych rękawów tego typu kurtkach. Tak. Także jak coś, to no, było parę kolorów. Jeżeli Was zainteresowano, to sobie wiadomo, zajrzyjcie do Stradivarisa. I teraz metka kurtki, jeżeli chodzi o rozmiar, to M-kę miałam, nie L-kę, to dlatego była po prostu ciasna na mnie. I na zewnątrz mamy poliuretan z poliestrem i coś tu jeszcze jest, bawełna 3% a i wiskoza 1%, a podszewka 100% poliester. Powiem tak, lepsze kurtki tego typu możecie dopaść. No ta jest taka, no, jest też taniutka tak naprawdę, ale no... Tutaj bym nie powiedziała, że ta jakość jest jakaś taka fajna, jak przy tych wcześniejszych rzeczach, które mierzyłam. To taka, mam wrażenie, tańsza seria, tańszy rzut, o. Natomiast jeżeli chodzi o spodnie, to miałam, tak jak mówiłam Wam, rozmiar 38 i cena to jest również 139 zł i tu mamy w składzie 100% bawełny. Ciekawa jestem, co o tych spodniach sądzicie. Kurczę, bo one wyglądają fajnie. Wizualnie mi się podoba, jak w nich wyglądam. Fajne są po prostu. Tylko no właśnie, ta część. Czy coś tu jest napisane może odnośnie... Tylko jest skater fit. Odnośnie stanu? Nie, nic nie ma napisane. No, on wygląda na... Wysoki niby, ale jakoś tak, no nie wiem. Wzięłam też do zmierzenia te pierwsze spodnie, które tam leżały na takim stole, proste z ekoskóry. Szczerze nie podoba mi się, jak wyglądają. Jakoś tak, takie
tutaj dziwnie to się układa wszystko u góry, tak kwadraciakowo bardzo jakoś tutaj na biodrach. Ta ekoskóra jest bardzo miękka, bardzo przyjemna, to wam muszę powiedzieć. Długość też jest taka, troszkę dłuższe są od tych brązowych. Z tyłu mamy kieszenie na pupie i no, generalnie jakoś nie zgrywa mi się to wszystko, nie podobają mi się te spodnie. Chyba to jest taka rzecz, która mi się najbardziej dzisiaj nie podoba. Może dlatego, że dałam te buciki, mam tutaj swoje właśnie z czubkiem, więc może dlatego jakoś mi się to tak nie zgrywa, ale też mam wrażenie, że tutaj są te spodnie niezgrabne jakoś tak, że ten kształt kieszeni, ta długość rozporka, coś tutaj mi nie do końca w nich gra. Natomiast jeżeli chodzi o sam materiał, to on jest tak leciutko elastyczny, więc on jest wygodny i przyjemny. Przypomina mi bardzo ten materiał, z którego ja mam rurki takie ekoskórzane z Pull&Bear'a z zeszłego roku. Bardzo komfortowe. Natomiast no fasonowo nie podoba mi się. Spróbuję coś zmierzyć do nich jeszcze na górę, bo wiadomo, że takie proste zestawienie sweterek i spodnie, no to nie zrobi wrażenia. Myślę, że jak coś dołożę, no to się to zmieni, ale i tak, no to nie jest mój vibe po prostu. Natomiast same w sobie nie są głupia. Wiecie co, wzięłam ten kożuszek do zmierzenia, ale od razu mówię nie, absolutnie, bo go założyłam na ten sweter i od razu jestem cała tak, to są nitki. To są nitki z tego misia i to jest wada właśnie takich stradivariusowych rzeczy, więc ja go nawet nie będę zakładać. Nie chcę tego pyłu mieć w płucach, nie chcę nim ruszać, mieć w nosie, nie wiem, oddychać tym, nie chcę. Także nie zmierzę go, przykro mi. Kolor jest piękny i tak dalej, ale jak sobie uświadomiłam, bo przypomniałam sobie, że za każdym razem tak jest w stradivariusie, co tu się wydarzy i że ja to będę wdychać później plastik, nie, sorry, i też wam mówię nie. I postanowiłam, że ściągnę z siebie jednak te spodnie, też tu miałam 40, 125 zł, to jest poliester z poliuretanem. One mają od spodu takiego misia jeszcze, żeby wiadomo, nie przyklejały się do ciała, tak jakby co. Natomiast jak ja ściągnęłam, to poczułam ten taki nieprzyjemny zapach, który czasami jest w takich rzeczach, taki dziwny, taki, nie wiem... Dziwny, taki dziwny zapach po prostu mają, także to też, no nie, powiesiłam tak za metkę, może nie powinnam, bo kurczę spadną, ale nie miałam do nich żadnego wieszaka, to powieszę je za szlufkę. I oczywiście nie mogłam nie zmierzyć tego płaszcza, tego materiałowego, cienkiego, też właśnie takiego jakby przecieranego. I już jak go założyłam, to od razu stwierdziłam, że nie. Pokażę go wam. Ten ma karczek i jest tak, pod tym względem jest super, bo ten karczek no, zawsze dużo daje sylwetkowo. Mamy tutaj też pagoniki, takie tutaj guziki, reglanowe rękawy. Tutaj też jest, widzicie, zapięcie na rękawach, kieszenie. I tutaj z kolei też jest dwurzędowo zapinane, tylko że tak dosyć wysoko. Natomiast pierwsze, co jak go założyłam, to pomyślałam, że on jest za miękki. To jest taki płaszcz, który mi się podoba, ale jak mam coś takiego, to nie noszę, bo one się mną zarąbiście, te rzeczy, a mi się nie chce za każdym razem prasować. One się mną nawet od wiszenia na wieszaku, wiecie, o w ten sposób, tak zwisają smętnie. I na sylwetce, tak szczerze mówiąc, też troszkę daje takie wrażenie smętnego wiszenia. Jednak sztywniejszy byłby lepszy. Aha, tutaj mamy trzy rzędy, popatrzcie, guzików takich szylkretowych. Ten jest pod samą szyją, tak dziwnie też. No i mamy pasek i on jest właśnie taki miękki, taki fruwający jak się chodzi, nie? Będzie sobie fruwał jak taki, nie wiem, fartuszek, coś takiego, ale nie, to by było dla mnie niepraktyczne, więc tutaj jednak względy właśnie wygody i szybkości zakładania dla mnie mają większe znaczenie, a dlatego właśnie też lubię tak te ze sztucznego zamszu, bo one ciężko się mną, w sensie ciężej je zmiąć i tak dalej. Dobra, zawiążę go, jeszcze zapnę i zobaczymy, jak będzie wtedy wyglądać. On jest dosyć ciekawy pod tym względem, nawet go nie zapinałam, słuchajcie, że no właśnie, że tak naprawdę to się nie zapina, ewentualnie ten jeden rząd tutaj mogłabym zapiąć, ale nie trzeba, bo on jest taki szlafrokowy. On jest właśnie taki szlafrokowy. Tak wygląda zapięty, więc długość jest jeszcze krótsza niż te poprzednie. Tak, tu mam kolano, no to tutaj za kolano trochę, ale nie, wiem, że to by była dla mnie rzecz niepraktyczna. Kolor jest fajny, bo to jest taki bardzo ciemny, głęboki brąz. Widzicie, on jest taki lekko jakby przecierany, melanżowy, ale no nie, ze względów praktycznych nie i też wam zwracam na to uwagę, że no, czasami nam coś tak rypnie na łeb, że kupimy coś takiego bez przemyślenia, bo ja tak
miałam przez większość mojego życia. Teraz też mi się tak zdarza, ale są takie momenty wow, gdzie się łapię na tym i to był właśnie ten moment. Nie jest to rzecz praktyczna, po prostu. I teraz metka, cena to jest 299 zł, poliester z elastanem, więc jest to też full syntetyk. Jak widzicie, on jest bezpodszewkowy też taki. No widzicie, o, właśnie o to mi chodziło, że on jak będzie wisieć, nawet jak wisi na wieszaku teraz, to smętnie sobie tak zwisa, o, w ten sposób, takimi czymś takim i to się zagina. I później tak jakby trzeba to prasować, więc dla mnie to nie jest rzecz, która... no by była po prostu praktyczna. Tutaj też widzicie, tutaj przez to, że materiał jest miękki, też tak się trochę faluje miejscami na tym kołnierzyku i ten kołnierzyk nie będzie tak, znaczy te klapki właściwie nie będą tak ładnie się sztywniej układać. Nie, 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 Agnieszka musi się, słuchajcie, zniechęcać do rzeczy i was też, no ale no mówię, wiecie, no jak jest. I ostatnia rzecz na dziś, postanowiłam, że już przymierzmy ją w tej przymierzalni. To jest koszula wierzchnia, też właśnie w tym wykończeniu takim vintage, jakby poprzecieranym. Ładna jest. Ja nie potrzebuję, bo mam dużo różnych koszul takich, czy wierzchnich. No wierzchnich też mam parę, które bardzo lubię i które bardziej mi się od tej podobają, więc mi do szczęścia potrzebna nie jest, ale tak stwierdziłam, że wam pokażę. Natomiast ona ma jedną wadę. Ona ma jakby polar pod spodem i ja z doświadczenia wiem, że gdybym ja założyła na ten sweterek dzianinowy, taki cienki, zwykły nawet, taką koszulę i pochodziła w niej jeden dzień, nie mówię, że cały, ale załóżmy, założyła ją kilka razy i pochodziła tam po 15 minut, godzina, 20 minut, to ten sweter byłby zmechacony, więc ona jest bez sensu do czegoś takiego, a no ja nie ukrywam, że nie noszę gładkich, elastycznych raczej rzeczy pod spodem, takich śliskich, wiecie, jak tutaj były w kolekcji, a no to z czymś takim by właśnie tylko ewentualnie się sprawdziło i by temu nie zaszkodziło, więc no dla mnie jest też znowu niepraktyczna. Mamy tutaj takie zaokrąglone boczki, pokażę wam też tył, jak wygląda, na ile mogę wam pokazać oczywiście, ale mam, wiecie, że ja mam włosy, jak nie są w warkoczu do pasa, praktycznie najdłuższe w moim życiu, nawet jak byłam dzieckiem, to nie miałam takich długich włosów, w sensie nie całe są równo do pasa, ale ta najdłuższa część, tak powiem, także chyba je będę zapuszczać, słuchajcie, a potem je zetnę na jakieś peruki, tak sobie pomyślałam ostatnio, chociaż już mnie męczą, nie wiem, może, nie wiem. Zastanowię się, ale dobra, wracam do koszuli. Mamy tutaj zaokrąglone takie kwadratowe kieszenie, ona jest zapinana na zatrzaski, takie w dopasowanym też kolorze. Generalnie jest, no, też okej. Tak jakby oprócz tej jednej wady, która, co jest dla mnie wadą, ten ostry polar pod spodem, bo to jest taki ostry, taki dziwnie ostry polarek, no to fasonowo nie jest zła. Mamy też zapinane tutaj rękawy na dwa zatrzaski. Taka o, taka so, bez szału. I jeśli chodzi o cenę, to jest 179 zł, ja miałam M-kę i zostawiłam na niej włosa, widzę, muszę je dościągnąć zaraz, a w składzie mam poliester z poliuretanem, chociaż nie wiem, czy to jest mój włos, bo taki jakiś ciemny, no ale dobra, tak, no w każdym razie taka. I kończymy. Kończymy, słuchajcie, nienawidzę tego światła w tych przymierzalniach, naprawdę, w tych Stradivariusowych. Szczerze, z tych wszystkich rzeczy, one wszystkie były fajne, ale nie było nic porywającego i tak zdroworozsądkowy, najchętniejszy dla mnie, najchętniej poczyniony zakup to by był ten płaszcz ze sztucznego zamszu, ten trenczyk. A reszta, no, tego bym nie chciała, nie rzuciło mnie na kolana, to wiem, że jest niepraktyczne, spodnie mi się nie podobały. No te spodnie były fajne, ale też nie mam gwarancji, że one by się rozciągnęły, inaczej ułożyły. To się pyli, tego po prostu, od tego to akysz, akysz. To nie potrzebuję, spoko, ale ja nie potrzebuję. No to, do tego moje serce bije. A słuchajcie, jeszcze jest trencz, którego ja nie zmierzyłam. O, to przepraszam, to jeszcze zmierzymy ten zwykły trenczyk. Już chciałam kończyć, a tu jeszcze mamy trenczyk. Będę też w nim wychodzić może do tej drugiej przymierzalni, bo już widzę, że nie warto zawracać sobie chyba za bardzo nim głowę. Bardzo mi się podoba, jak jest u góry zrobiony, jest luźniejszy, ale materiał jest dla mnie za cienki po prostu i taki taki cheap. Cheap to wygląda i przez to, że materiał jest cieńszy, popatrzcie, co się dzieje przy szwach. To się wszystko tak faluje, marszczy tutaj. Na dole też, to zwłaszcza widać właśnie na krawędziach ubrania na dole. Często są marynarki takie, czy w Sinseju, czy nawet tu w Stradivariusie. To mi się kojarzy, że to takie pofalowane wszystko. I tutaj też mamy taki efekt, widzicie, pofalowania, pomarszczenia, jakby ciągnął ten materiał w dół, a trzymało na szwach. O tak, takie szt, szt. Myślę, że jesteście w stanie to zobaczyć. Więc
Nie, też nie do końca jestem zadowolona z tego. Tutaj mamy z tyłu karczyk, więc to jest na plus, jest rozcięcie. Zawiążę go jeszcze, zobaczymy, może to go uratuje, ale uważam, że materiał jest tutaj po prostu za miękki do tego fasonu i lepiej by wyglądał w troszkę sztywniejszym wydaniu. I widzicie, co się dzieje, jak się go zwiąże? Tak się dziwnie... O, tutaj ten dół, tak... O, coś takiego się robi, po prostu jest za... ten materiał jest cienki i nie do końca się zgrywa. To też, no, już pomijając stronę praktyczną, że to nie jest praktycznie trencz, bo fason to ma trencza, ale to ta... przed niczym nas nie osłoni, nie ochroni. Przed wiatrem absolutnie nie. Mamy dosyć duże to rozcięcie z tyłu. Fasonowo mi się podoba, bo ja lubię takie fasony. Tu mamy jeszcze właśnie takie klapy na tych kieszeniach, na biodrach, ale to jest wszystko za miękkie, za wiotkie do takiej oversize'owej formy do tego fasonu, więc nie uważam, żeby to był dobry trencz po prostu. I tutaj mamy też takie brązowe, ciemne, też szylkretowe guziki. Także... ogólnie fason byłby spoko, gdyby nie ten materiał. I tutaj cena to jest 229 zł, no i to jest 100% poliestru, ja miałam rozmiar M. I kończymy, słuchajcie, kończymy, muszę schować mój rozwalony warkocz, a zresztą jak byłam na weselu, o, pytałyście o to wesele, to w ten sam sposób prawie mi się rozwalił warkocz. To może nie aż tak, ale też miałam zrobione tak, że miałam warkocz stąd, dotąd i moje włosy robią takie rzeczy. Tutaj, tak jak mówię, jeszcze mi się pozaczepiał, bo to jest luźny warkocz, ja tylko luźny uznaję, więc wyglądam szalenie. No ale dobra, nieistotne, słuchajcie. I co sądzicie? Ja mam takie ambiwalentne trochę odczucia, bo z jednej strony wszystko wygląda fajnie, zapowiada się fajnie, a później jak mierzyłam, to było takie, no fajne, fajne, jest fajne, ale nie aż tak. No, jedyne co, to tak jak zaczęłam mówić, ale przypomniałam sobie o trenczu, no to zdroworozsądkowo, dlatego że wiem, żebym chodziła i to bardzo dużo w tym, kupiłabym to. Ale też nie jest to takie stuprocentowe, więc myślę, że dam sobie czas na przemyślenie, na zastanowienie się i tak będę tutaj prawdopodobnie jutro, no chyba, że będę musiała z Maćkiem w domu siedzieć, no to nie, ale prawdopodobnie będę tutaj jutro kręcić dla Was drugą część. Zobaczymy, co się w niej wydarzy. Mam nadzieję, że tak czy siak miło spędziliście ze mną czas, dobrze się bawiliście. Mam również nadzieję, że nie będę musiała 99% tego filmu na przykład wyciąć albo w ogóle się nie pokażę przez muzykę. Mam nadzieję. No i trzymajcie kciuki za Maćka. Zostawcie kciuki dla mnie, jeżeli film Wam się podobał. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!